Był sobie rozbójca odważny i śmiały. Czasami był dobry, czasami zuchwały. Był bardzo odważny. Bardzo odważny, przy tym bardzo przystojny facet był. Wysoki głów, wyższy był ode mnie, jakie 5 centymetrów. I nieduży taki wzrost, nie był za wysoki. Napadał na dwory, rabował klasztory, napadał, rabował i palił. Czemu on to robił, to nikt nie wie. No, ja tego nie wiem. To czynił tak, bo się mu tak podobało. Na próżno król wysłał swoje regimenta, bo zmójca zna dobrze podziemne wykręta. No proszę pana, cóż, współpracowali razem. No Sałopatek i Urząd Bezpieczeństwa. Tu bez popracował. Skąd? No, a bez popracował, to by go nie łapali. Jakby Janosik. On robił takie rzeczy, że po prostu robił na złość władzom, tym co by, milicja, UB. I nigdy to nie było, przecież nie walczył z ludźmi, tylko z komunistami walczył od początku. I no wersję taką, którą słyszałem, że po tym wszystkim, że on żyje, że jest w UB, to potem jak się to tylko pokończyło. I to słyszałem też, że żyjesz tam gdzieś w głąb, że kto wie, czy nie jest wywieziony gdzieś w głąb Rosji, czy gdzieś tam. Czas dłuższy szukali, lecz w końcu przestali, bo zbójca się zawsze ocalił.